Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 43,5 minuty po 7:00, jest już z nami Adrian Zandberg, Partia Razem. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jakby pan był polskim europarlamentarzystą, albo jakby Partia Razem miała europarlamentarzystów teraz, to co by mówili w czasie debaty o Polsce, która ma się odbyć w Parlamencie Europejskim we wtorek? No cóż, no mówiliby prawdę. A prawda jaka jest? No prawda jest taka, że mamy do czynienia z naruszeniem standardów demokratycznych i udawanie, że tak nie jest tylko dlatego, że przejechało się przez granicę, jest po prostu niemożliwe. Jest 2016 rok i ta opowieść o tym, że da się zatrzymać dyskusję o tym, co dzieje się w Polsce, że jej nie będzie w Parlamencie Europejskim, jeśli zamknie się oczy i bardzo mocno będzie się wierzyć w to, że jej nie będzie, jest po prostu naiwna. Ale jest inna kwestia i to też jest coś, o czym warto powiedzieć, bo wiele osób, mam wrażenie, wiąże jakieś potężne nadzieje z rozpoczęciem tego postępowania wyjaśniającego przez Komisję Europejską, z zainteresowaniem elit opiniotwórczych na Zachodzie tym, co w Polsce się dzieje. Nikt tutaj nie przyjedzie na białym koniu i nikt nam z Brukseli demokracji w Polsce za nas nie obroni. Przyjedzie, tylko wyjedzie szybko. Z wizytą dyplomatyczną. Dyplomatyczną, a co gorsza, często zainteresowany także innymi kwestiami. Na przykład stabilnością kontaktów ekonomicznych, za którą bardzo wiele krajów, tego też trzeba być świadomym, jest gotowe poświęcić bardzo wiele, jeżeli chodzi o standardy demokratyczne u partnerów. No, Polska też przecież zacieśniająca się przyjaźń z Chinami na przykład. Nie trzeba szukać tak daleko. Już za tego żadnego. Także kontakty z Turcją. Powiedzmy sobie szczerze. Nie mówiąc o Węgrzech. No więc dobrze. I teraz, czyli mówilibyście, że jest zagrożona demokracja, demokracja w Polsce, nie balibyście się jak dzisiejsza opozycja? Nie, rozdzielmy słowa. Znaczy, mamy do czynienia ze złamaniem standardów demokratycznych. Nie mamy do czynienia z likwidacją przez Prawo i Sprawiedliwość demokracji. Tak? Mamy do czynienia z tym, że wiele z instytucji, które są bezpiecznikami demokratycznego porządku i ładu, znajduje się dzisiaj pod ostrzałem. Ale to nie znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość zlikwidowało wybory parlamentarne, albo to nie znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość zaczęło manipulować przy ordynacji wyborczej, tak żeby zapewnić sobie niemożliwość. Dużo czasu. Okej, ale na czym polega rzetelność w debacie publicznej, żeby mówić o tym, co jest, a nie o swoich wyobrażeniach tego, co będzie. I kiedy mówię o tym, że jeśli bylibyśmy w Parlamencie Europejskim, to mówilibyśmy prawdę, to mam też na myśli to, że jeśli bylibyśmy w Parlamencie Europejskim, to nie mówilibyśmy o swoich obawach i o swoich wyobrażeniach i o swoich lękach, ani o tym, co nam się wydaje, że będzie za rok albo za dwa, tylko mówilibyśmy po prostu o stanie faktycznym. Więc we wszystkim trzeba trzymać się pewnej miary. Dlatego nie trzeba polityków, wystarczy wysłać grupę studyjną, która po trzech dniach stan faktyczny może ustalić. Ale ja wrócę do tego, co mówiłem. Liczenie na zewnętrzne załatwienie przez instytucje europejskie sprawy stabilności standardów demokratycznych w Polsce jest moim zdaniem głęboką naiwnością. To się nie stanie. To wracam do Polski, bo wobec tego trzeba to jakoś w Polsce z tym problemem się zmagać. Razem jest jedyną opozycyjną partią, w każdym razie no, taką policzalną, prawda, bo już przekroczyliście ten próg 3% i dostajecie pieniądze, która nie bierze udziału w tych wspólnych przedsięwzięciach kodowskich, które mają być ruchem obrony demokracji, czy obrony przed naruszaniem zasad demokracji w Polsce. No to jest jakoś dziwne. Nie ma w tym, po pierwsze nie ma w tym nic dziwnego, a po drugie jest troszeczkę inaczej niż pan redaktor powiedział. To znaczy działacze Razem biorą udział w bardzo wielu organizowanych i przez nas, i nie tylko przez nas, zgromadzeniach publicznych, demonstracjach w obronie standardów demokratycznych, ale my trzymamy się jednej żelaznej zasady. To znaczy nie stajemy na trybunie
obok ludzi, którzy sami naruszali standardy demokratyczne. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego na owym osławionym czerwonym autobusie koło posłów Platformy Obywatelskiej nie było przedstawicieli Razem. Bo to posłowie Platformy Obywatelskiej pierwszą cegiełkę z tego muru wyjęli. I to w związku z tym byłaby po prostu hipokryzja, gdybyśmy upominali się z nimi pod rękę o przestrzeganie standardów w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Niezależnie od tego, że skala tego, na co pozwolił sobie PiS w kolejnych miesiącach, wielokrotnie przewyższyła to, co zrobiła parę miesięcy temu. To jest ta zasadnicza różnica, którą tak ładnie ujął papież Franciszek, mówiąc o różnicy między grzesznikami, Platforma, to niewątpliwie partia, która grzeszyła przeciw demokracji wiele razy, moim zdaniem, mówiliśmy o tym, a niemoralnymi, którzy teraz przyszli i fundamentem ich projektu jest naruszanie tych standardów. Ja mam pewien problem z grzesznikiem, który nie zdążył jeszcze rozgrzeszenia dokonać, a już ustawia się w roli moralnego sędziego. I to jest mój problem z Platformą Obywatelską ubierającą się w szaty obrońcy standardów demokracji. Więc tak jak mówię... Innych obrońców w Sejmie nie mamy. Ale mamy Platformę, mamy PSL. No i mamy Nowoczesną, która pewnie jeszcze mniej się panu podoba z wielu względów i mnie też. No tak się nieszczęśliwie złożyło, że nie mamy. A faktycznie, jeśli chodzi o obronę demokracji, ja mam straszny problem z projektem, który złożyła Nowoczesna w tym momencie, z projektem zmian w finansowaniu partii politycznych. Na przykład. Ten projekt wymaga, finansowanie partii politycznych w Polsce wymaga zmian, wymaga odchudzenia, wymaga tego, żeby zlikwidować możliwość marnotrawienia publicznych pieniędzy na billboardy, na płatne kampanie w telewizji, ale problem polega na tym, że to, co złożyła Nowoczesna, to jest trochę demokracja tylko dla bogatych. Bo tam jest powiedziane ni mniej, ni więcej, że tylko tyle, że finansowanie partii politycznych w Polsce będzie zależało od tego, czy mają zamożnych sympatyków. No tak, bo to jest pomysł złotówka za złotówkę. Dokładnie. Złotówka od sympatyka, złotówka od państwa. No to jest oligarchizacja. Efekt świętego Mateusza, tak? Oczywiście. Ten, który ma, będzie mieć więcej. Ten, który nie ma, mieć nie będzie. Więc oczywiście. To jest metoda na to, żeby partie ludzi bogatych miały finansowanie z budżetu państwa, a partie reprezentujące ludzi niezamożnych, tego wsparcia z budżetu państwa były pozbawione. Klasyczna droga do systemu oligarchicznego. Więc dla mnie to nie jest, nie jest demokratyczna polityka. No tak, no, ale są dwa rodzaje zagrożeń dla demokracji. Są ci, którzy ją psują i ci, którzy ją burzą. I to jednak jest zasadnicza, myślę, że tu między Nowoczesną i Platformą z jednej, a PiS-em z drugiej jest zasadnicza różnica. Co do tego, że są różnice, do tego nie ma między nami sporu, ale kiedy my razem mówimy, że bronimy demokracji na serio i że chcemy demokracji na serio, to trudno, żebyśmy chcąc demokracji na serio i broniąc demokracji na serio, stawali pod rękę z siłami politycznymi, ale ona które najpierw myślą musi... o tej demokracji nieco inaczej niż my, ale ona delikatnie rzecz ujmując. Najpierw musi być, żeby mogła być na serio. Prawda? Znaczy, to jest ten wybór. I dlatego mnie dziwi to, że pan nie może wstrętu przełamać i stanąć gdzieś w tym pochodzie Komitetu Obrony Demokracji, dlatego że tam też są tacy, którzy ją psuli albo chcą psuć dalej. Ale to nie chodzi o wstręt, to chodzi o taką prostą rzecz, bez której nie da się zbudować realnie alternatywy, to znaczy o wiarygodność. Ale czy da się zbudować? I o bardzo ważną rzecz. Nie będąc w tym wszystkim. Wydaje mi się, że jest pewne, że nie da się jej zbudować, stojąc pod rękę z posłami Platformy. A dlaczego o tym mówię? Bo my razem jesteśmy głęboko przekonani, że jeżeli chcemy mieć w Polsce stabilną demokrację, to ta stabilna demokracja ani nie przyjedzie na białym koniu z Brukseli, ani nie zostanie zapewniona tylko i wyłącznie formalnymi procedurami na papierze. Ona musi cieszyć się masowym poparciem ludzi. To, co stało się z demokracją liberalną, tak jak ona istniała w Polsce przez ostatnie lata, to, co się okazało w tym momencie, to, że ona była silna tylko siłą przyzwolenia, a nie poparcia. I bardzo łatwo było zacząć ją przewracać. To, co jest naszym głębokim przekonaniem, to, że jeżeli chcemy stabilności standardów demokratycznych w Polsce, to musimy przekonać do nich ludzi, którzy w ostatnich wyborach zagłosowali na PiS, którzy w ostatnich wyborach zagłosowali na Kukiza, nie dlatego, że jakoś strasznie im się podoba zamordyzm, nie dlatego, że jakoś strasznie im się podoba inwigilowanie ich maili i komórek, czy nie dlatego, że jakoś kochają ministra Macierewicza, tylko dlatego, że tak głęboko byli wkurzeni na ten establishment, który dotąd rządził. I jeśli my chcemy z tymi ludźmi uczciwie rozmawiać, jeżeli chcemy być dla nich wiarygodni, jeżeli chcemy przekonywać, że mówimy na serio o standardach demokratycznych, a nie o obronie interesów odsuniętych elit, no to
najgłupszą rzeczą, którą moglibyśmy zrobić, to ustawić się pod rękę z posłami Platformy Obywatelskiej. Więc tak jak mówię, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia naszej... Ale może oni też przechodzą jakąś refleksję? To na pewno. Ale mam na myśli tych ludzi, którzy oddali głos na PiS. Jestem przekonany, że wielu z nich już w tym momencie swędzi ręka i mają poczucie, że nie do końca zrobili to, co zrobić chcieli. I to pan chce ich zorganizować, tak? Ten elektorat PiS-u, który nie jest autorytarny? No to na pewno jest tak, że to są ludzie, z którymi my w tym momencie, to nie jest to, że my ich chcemy zorganizować, my z nimi rozmawiamy. My w tym momencie trochę zniknęliśmy z mediów, bo bardzo dużo czasu spędzamy jeżdżąc po kraju, także po Polsce B, także po mniejszych miastach, tak? Powiedzmy sobie szczerze, razem zaczęło się w metropoliach, tak? My w tym momencie, nasze wyzwanie to jest zbudowanie struktur, które funkcjonują na poziomie powiatowym. Mimo tych mniejszych miastach, po miasteczkach jeździmy, spotykamy się, rozmawiamy z ludźmi i bardzo często widzimy w ich oczach no takie już, powiedziałbym, krytyczne spojrzenie na to, co Prawo i Sprawiedliwość wyprawia, bo wielu z nich zagłosowało na ten PiS właśnie z takim poczuciem. Po pierwsze, że mają dosyć tych elit, które rządziły dotąd. A po drugie, że no, te socjalne obietnice, które Beata Szydło składała w kampanii wyborczej, to jest coś, co daje im jakąś nadzieję. I myślę sobie, że to ściąganie cugli, te zabawy w inwigilowanie, te różnego rodzaju wzmocnienia instytucji, które mają prawo do tego, żeby ingerować w nasze życie codzienne, to są rzeczy, które będą kolejne grupy, które na PiS głosowały, od PiSu odsuwać. I przesuwać do Razem właśnie. Odpowiedzialnością demokratycznych sił, tych, które słowo demokracja traktują na serio i które chcą socjalnej zmiany, tak jak tej socjalnej zmiany chce Razem, jest to, żeby przekonać tych ludzi, że warto zmienić swój wybór. I między innymi do tych ludzi Razem chcę dotrzeć, ale także do ludzi, którzy dotąd nie głosowali. I to jest też rzecz, o której, kiedy mówimy o stabilności demokracji w Polsce, warto, żebyśmy sobie powiedzieli parę słów. My mamy w Polsce demokrację, w której uczestniczy połowa. Dokładnie, tak? Więc tak, z tej połowy faktycznie 40% wybrało Prawo i Sprawiedliwość. Ale wielką porażką polskiej demokracji, dużo większą niż to, że pewnie 1/3 z tych, którzy wybrali Prawo i Sprawiedliwość, zaciera ręce, patrząc na to, jak Prawo i Sprawiedliwość kolejne elementy ładu demokracji liberalnej w tym momencie przywraca, jest to, że połowa po prostu nie głosuje, że czuje, że to nie jest ich państwo. Bo chyba tylko tak da się ten gest zrozumieć. No dobrze, to kiedy zauważymy, że Razem jednak istnieje? Ale to pytanie brzmi, kto zauważy? Myślę, że ci ludzie, z którymi się spotykamy lokalnie, jak najbardziej to zauważają. To jest bardzo miło. Pana sąsiedzi, z którymi pan robi zakupy w spożywczaku, też wiedzą, że pan żyje. Z nimi spotykam się akurat ostatnio dosyć rzadko, bo rzadko niestety jestem ostatnio w Warszawie. My Razem nie jesteśmy nastawieni na taki model funkcjonowania medialnego, który wypompował w tym momencie Ryszarda Petru i pozwolił mu przepompować elektorat Platformy w stronę Nowoczesnej. To znaczy, my jesteśmy przekonani z jednego powodu. Jakby przyczyna nie leży w tym, że jesteśmy tacy oldschoolowi i nie podoba nam się demokracja medialna. Przyczyna jest zupełnie inna. To znaczy, my mamy poczucie, że jeżeli chcemy realnie prowadzić politykę demokratyczną, to realną politykę demokratyczną w Polsce można prowadzić tylko wtedy, jeżeli ma się realnie demokratyczną, masową organizację. A nie, tak jak Ryszard Petru, klub parlamentarny, swoją twarz i dużo kamer skupionych na sobie. Bo jeżeli chcemy tę demokrację realnie w Polsce obronić, to muszą być tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi nie gromadzących się od czasu do czasu na demonstracjach, ale gotowych do tego, żeby na co dzień na przykład pokazywać, że demokratyczna polityka to nie tylko upominanie się o standardy wyborcze, ale też upominanie się o te prawa konstytucyjne, o które przez lata w Polsce bardzo rzadko się upominano. Na przykład o prawo do zakładania związków zawodowych, które, powiedzmy sobie szczerze, jest w Polsce... Petru chce dalej ograniczać. No tak. Kolejnym projektem. Bardzo dziękuję.